Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko, październik, listopad 2014. Hej, witam serdecznie, dzisiaj projekt Denko nie było w październiku i w listopadzie, tak więc taki połączony dwumiesięczny. Zebrało się tego, słuchajcie, multum. Myślałam, że w październiku nie zrobię i nie zrobiłam, bo było mało rzeczy, ale za to w listopadzie się zrobił ogrom. Dlatego ten filmik podzielę na dwie części. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część, bo nie chciałabym, żeby godzinę trwał. Jak widzicie, tutaj jest jeden worek, a tu mam drugi worek. I dzisiaj pokażę Wam tylko zdobycze z jednego worka. Tak więc zapraszam do dalszej części. Ok, zaczynamy. Pierwsze co to strefa zębów. Płyn do płukania jamy ustnej Colgate Pro Gum Health. Taka duża butla 400 ml. Ona kosztuje gdzieś chyba z 14 zł. Bardzo fajny produkt. Ja w ogóle tą linię Pro Gum Health bardzo lubię i używam już od wielu lat. Idealna dla zębów i dziąseł bardzo wrażliwych. Ja mam takie właśnie wrażliwe i używam i jestem mega zadowolona. Dobra, dalej. Tutaj mam natomiast pastę i opakowanie. Pro Gum Health też, pasta właśnie do zębów. Nie lubię i nie popieram tego, że pasty są w pudełkach i w ogóle kremy i jakieś różne rzeczy w pudełkach papierowych. Można by się pozbyć tego, cena byłaby troszkę niższa, a przecież takiej tubce nic się nie stanie, jak jest tylko w tubce. Więc jestem za tym, żeby kremy czy właśnie żele, pasty do zębów nie były w pudełkach, tylko w takich pojemnikach i święty spokój byłby. Trochę drzew by się więcej ostało i trochę pożyło dłużej. To lepiej byłoby dla naszego środowiska, naszego powietrza i tak dalej, i tak dalej. Więc proekologiczne wołanie. Róbcie tylko w takich pojemnikach, nie róbcie papierowych. Pro Gum Health, pasta do zębów dla zębów wrażliwych. Polecam. Tutaj mam natomiast Colgate Illuminous, nie wiem jak to się czyta, z takimi drobinkami, ona była biała, nie będzie pewnie widać, z takimi malutkimi drobinkami, coś takiego jak ja mam na paznokciach. I ona miała niby wybielić już po pierwszym użyciu. Powiem Wam szczerze, że też fajna. Parę razy ją stosowałam, bo głównie to stosował ją mój mąż, ale stosowałam ją no, chyba z tydzień czy dwa i moje zęby nie odczuły tego aż tak mocno, nie były podrażnione, a nawet fajnie, no może nie wybieliły tych zębów, ale troszkę rozjaśniły. Więc fajna, fajna. Teraz strefa paznokci. Zmywacz do paznokci z firmy Missy do ciemnych lakierów. Ja go bardzo lubię, 200 ml. Cena 8 chyba złotych, czy jakoś coś takiego. Zakupiony w Hebe. Ja polowałam ostatnio na niego i oczywiście nie było go, ale jak się pojawił, to kupiłam od razu 3. Naprawdę fajny, bardzo fajnie zmywa. Nie wysusza płytkę paznokcia, więc jestem za. I jak nie było właśnie tego Missy, to sobie zakupiłam sensik o zapachu kokosowym. On jest taką gąbeczką, tam się wsadza palec i zmywa. Fajna rzecz, fajnie zmywa i ta gąbeczka i tak dalej. W pewnym momencie oczywiście ta gąbeczka i ten cały płyn jest już koloru danego, że tak powiem, lakieru, którego tam często wsadzamy. U mnie jest to czerwony, dlatego cały pojemnik jest już też czerwony. Ale fajny. Fajny produkt, fajny pomysł i pięknie kokosem pachnie. Myślałam, że dorwę normalny, taki stacjonarny, nie już skąpką, tylko normalnie sam płyn o zapachu kokosa, ale niestety nie ma takiego. Jest tylko o zapachu mango, kiwi i jakiś tam jeszcze. Wzięłam mango. Na początku byłam niezadowolona z niego, ale powiem Wam szczerze, że jest ok. I nawet pachnie mango, więc jeśli zabraknie mi tego Missy, nie będę mogła dorwać, to na pewno będę korzystać z Sensika. Teraz twarz. Pierwsze co to płyn micelarny z Bioderma, tu jest go, powiem szczerze, nie wiem ile, 500 ml. Dwa zakupione, tylko w aptece internetowej za 50 zł w litr, więc cena wydawała mi się fajna. Jako Bioderma, no wiadomo, Bioderma fajna jest, nie podrażnia, fajnie zmywa oczy, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze chciałabym znaleźć coś jeszcze lepszego, bo jednak, nie wiem, albo ja źle robię do makijaż, albo co, bo czasami jednak muszę potrzeć to oczy, abym chciała uniknąć tego. Fajna, 500 ml, no nie wiem, 2-3 miesiące,
4, nie wiem, nie liczyłam, ale wiem, że bardzo długo schodziło. Ja używam bioderby tylko i wyłącznie do zmywania do makijażu, oczu, tylko. Fajny produkt, polecam. Jeśli chodzi o oczy, to Demoxoft. Tu natomiast to jest płyn specjalistyczny do pielęgnacji i oczyszczania powiek. Ten płyn stosuję do przymywania oczu rano i wieczorem, gdy nie mam oczywiście makijażu. Tak wygląda i powiem Wam szczerze, że od momentu, kiedy zaczęłam stosować ten płyn, to przestałam mieć problemy ze swoimi oczami, czyli jakieś zapalenie itd., itd. Fajna rzecz, co prawda 100 ml tego produktu kosztuje 26 zł, ale jest to wydajne, bo można dosłownie 4 kropelki na wacik i przemyć oko i jest ok. Fajne, polecam, naprawdę, to już moja chyba trzecia butelka. A stosuję go, no będzie zaraz 2 lata. Więc jak na 2 lata trzecia butelka 100 ml to naprawdę wydajne. Ale konsystencja jest płynnej, takie coś jak bioderma, zwykła woda. Ale jest, słuchajcie, wydajne. Polecam. Dobra, teraz włosy. Pierwsze co to Argan Oil Screen Elixir. Tak wygląda pojemnik. Opakowanie znowu papierowe. Po co? A tak wygląda pojemniczek. O. Argan Oil. Daleko do arganu tutaj. Słuchajcie, ekstrakt z olejku organowego jest po perfumach. Z tego co pamiętam, bo ostatnio zerkałam, więc to są silikony, po prostu to są silikony, coś takiego jak bawełna wpłynie do stylizacji po prostu włosów. Ja go tak stosuję, nie wymagałam, żeby jakoś pobudził i zadbał mi moje włosy, tylko żeby właśnie te moje końcówki były jakoś tak łagodzone, bo wiadomo, te końcówki zawsze są niefajne. U mnie nie ma, u mnie nie ma pogromu rozdwających się końcówek. Wiadomo, tam od czasu do czasu się jakaś końcówka znajdzie, ale dzięki temu, że dbam o moje włosy, to naprawdę są fajne. Jednak od czasu do czasu wymagają włosy podcięcia, żeby tak po prostu były jakieś takie równiejsze, prostsze. A ja bardzo dawno temu podcinałam, dlatego stosuję taki produkt do stylizacji i takiego wyrównania tych końcówek. Bardzo fajny, nie obciąża i powiem Wam szczerze, zakochałam się w zapachu tego produktu. Tak, wanilią pachnie. Teraz już wiem, że to wanilia, ale taka nie do końca. Ile go jest? 20 ml. Starczyło mi te 20 ml na 3-4 miesiące. Dosłownie kropelka się daje i wystarczy. Jak więcej, to wtedy naprawdę włosy stają się tłuste i obciążone, więc nie warto więcej. Mam tego produktu w zapasie, ho, ho, ho. Dzięki Kasi. Wielki buziak. Można było go dorwać w Biedronce za groszowe sprawy i naprawdę mam chyba 10 opakowań. To tam mówiłam, bardzo fajne, ale mówię, silikony to są silikony, więc nie dbają za mocno włosy, ale do stylizacji ok. Teraz coś a propos dbania bardziej. Szampon Fructis Vitamin Force Fresh. Ja lubię Fructisy, ale tylko i wyłącznie w tych przezroczystych pojemnikach i z nie konsystencją, ale z barwą przezroczystą, bo te już takie białawe niestety obciążają mi włosy. To zauważam. Więc nieważne jaki jest Fructis, ważne, żeby był przezroczysty. Głównie kupuję zielone. Do pierwszego mycia, do takiego zmycia tego kurzu ze środowiska zewnętrznego używam właśnie takie szampony z LSL-sami i tak dalej. Potem używam szampony już bardziej naturalne. I tutaj mam Alterre Morela i pszenica, którą dostałam od Kasi. Powiem Wam szczerze, że ja z Alterrą, z tymi szamponami nie zawsze, znaczy zawsze miałam problem, o! Zawsze miałam łupież po nich straszny i tak zastanawiałam się, czy znowu będę miała problem, ale użyłam i powiem Wam szczerze, że nic złego się nie stało, więc fajnie. Może spróbuję, może jednak coś się zmieniło, może jakiś skład zmieni, coś, nie wiem, albo moja skóra się przyzwyczaiła. Warto spróbować. No i rzecz do pielęgnacji. Receptura babuszka Gafi. Łopianowa maska do włosów. Recenzję tutaj znajdziecie, wystarczy kliknąć. Ja opowiadałam Wam o tych maseczkach już. O wszystkich. O tak wygląda. Tutaj jest ulotka. A tutaj jest zamknięcie. Fajne zamknięcie. Nie wylewa się nic. Nie zostaje na wieczku. Fajna, fajna sprawa. Jeszcze pachnie. Jest tego produktu 300 ml chyba, o ile dobrze pamiętam, tak. Więc warto.
polecam recepturę babuszki Agafi, te maseczki. Zachwycona byłam maseczką z drożdżami. Naprawdę pozwoliła moim włosom urosnąć. Jak chcecie się dowiedzieć nieco na temat tej maseczki, zapraszam i odsyłam Was na recenzję. Tutaj klikniecie i będzie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tą część, o część pierwszą projektu Denko październik-listopad. Zapraszam Was niebawem na drugą część projektu Denko.